Przeciwko połączeniu podlaskich PKS-ów wystąpili związkowcy z PKS Suwałki. O planach połączenia spółek mówiliśmy już kilka miesięcy temu. Konsolidację zapowiedział w marcu Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego. Niedawno szczegóły poznali pracownicy suwalskiego PKS-u. Dowiedzieli się, że ich spółka ma być inkorporowana do spółki białostockiej. To się załodze nie spodobało. Pracownicy uważają, że celem takiego połączenia jest ratowanie PKS-u w Białymstoku kosztem PKS Suwałki. Jarosław Żoborowski, przewodniczący Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników PKS-u w Suwałkach, zapewnia, że to opinia całej liczącej prawie 400 osób załogi. Chodzi głównie o to, żeby ratować PKS Białystok kosztem PKS-u w Suwałkach, który jest firmą większą, ma więcej nieruchomości, tylko i wyłącznie. To jest główny cel tej konsolidacji naszym zdaniem. Nie tak jak pan marszałek mówi, że będzie to konkurencja między nami a prywaciarzami. Po prostu te argumenty marszałka do nas nie docierają, ponieważ wcześniejsze konsolidacje, jakie występowały w Polsce, nie przyniosły żadnych pozytywnych efektów i ta konsolidacja oczywiście też nie przyniesie. Jako alternatywę dla konsolidacji Żoborowski proponuje autonomię suwalskiej spółki lub przejście pod władzę samorządu miejskiego. Najlepszym rozwiązaniem dla nas jest pozostawienie spółki w dotychczasowych strukturach, czyli jako jednostka samodzielna, która sama na siebie zarabia i sama sobie daje radę. Ewentualnie, jeżeli Urząd Miasta w Suwałkach, pan prezydent, Rada Miejska zgodziłaby się przejąć nasz PKS, my jako załoga jesteśmy za tą opcją, która jest na pewno dla PKS-u bardziej korzystna niż konsolidacja z upadającą firmą w Białymstoku. Więcej na ten temat jutro o godzinie 10.15, kiedy to gościem Radia 5 będzie Leszek Cieślik, prezes PKS Suwałki.